Jest z nami Impas, Intocase z Krakowa. Opowie o swojej pracy, którą dzisiaj maluje na Outland Color Festival. Może powiesz o tym, co teraz robisz? No teraz kończę Astronauta. Chodź, podejdziemy do niego i zobaczymy. Teraz kończę Astronauta, no co tu mówić o nim? No jest Astronauta, no. Jeszcze kilka, nie wiem, z pół godziny jeszcze tutaj popiłuję nad nim, no i... Zabiorę się za kończenie głównej ściany. Bo główną ścianą jest ta puszka, którą tutaj malujesz, tak? Tak, trochę stacja. Ta cała ściana ma temat? No teoretycznie miała mieć temat. Maksymalnie uniwersalny, tak żeby się każdy wpasował, czyli kosmos, nie? No taki no... Do bólu oklepany. Powiedz jeszcze coś o polskiej legalnej scenie graffiti. Jak się teraz trzyma? Czy jest progres? Czy jest coraz gorzej? Jak jest z policją? Jak jest z współpracą z miastami? No, moim zdaniem jest coraz lepiej. Jest dużo, dużo dużych imprez, poziom się podnosi, dużo jest dobrych stylowców, a najbardziej mi się podoba to, że taki jakby artystyczny bardziej kierunek. Idzie bardzo do przodu. Etamy, Tone, Spektrum. No, ludzie, którzy jakby mają do czynienia z akademią, z malarstwem, z designem, oni wychodzą na ściany, oni jakby ze ścian idą na te akademie i później z powrotem. No i to zaczyna bardzo fajnie działać. Jest dużo murali. No i miasto coraz bardziej przychylnie na to się zapatrują. No, często jest też tak, że robiąc takie rzeczy też jesteśmy gonieni przez policję, to jest absurdem, nie? Ściany robimy na zlecenie miasta, a często jest tak, że tam przyjeżdżają po nas, tracą czas, zamiast... Bo ludzie myślą, że graffiti to jest, nie wiem, właśnie HWDP, jakieś tam kibiców, basgroły i tego typu rzeczy. A to nie jest graffiti, to są jakieś tam bohomazy. No to, że sprayem namalowane, to nie znaczy, że to jest graffiti.